Cześć, nazywam się Magda Paszko i dzisiaj opowiem Wam o tendinopatii ścięgna Achillesa, która zwana jest potocznie zapaleniem ścięgna Achillesa, ale nie zawsze musi towarzyszyć tej kontuzji stan zapalny. Jedną ze struktur miękkich, która ulega często uszkodzeniu w naszym ciele, jest ścięgno Achillesa. Główną przyczyną jest najprawdopodobniej gromadzenie się mikrouszkodzeń w tym ścięgnie. Ścięgno Achillesa jest najczęściej zmorą wielu biegaczy i ból lokalizowany jest nad guzem piętowym, gdzie jest przyczep tego ścięgna, bądź około 3-5 cm powyżej. Najczęściej ból pojawia się podczas aktywności fizycznej, po zakończeniu aktywności, a w przewlekłych przypadkach pojawia się nad ranem, któremu towarzyszy sztywność i trzeszczenie. Jak zapobiegać tym kontuzjom? Czyli dobrze się rozgrzewać, nosić dobrze dobrane obuwie. Jeżeli przydarzy Ci się już ta kontuzja, to zmniejsz intensywność treningów. Jeżeli ból jest tak bardzo nasilony, że nie możesz swobodnie wykonywać aktywności fizycznej, to zaprzestań jej na parę dni, a nawet do 2 tygodni. Pamiętaj, aby nie zbiegać, nie wbiegać na schody, aby nie podbiegać do tramwaju, nie nosić butów na wysokim obcasie, a w okolice Achillesa możesz przyłożyć żel chłodzący. Jeżeli chodzi o fizjoterapię, to ważny jest stretching, ekscentryczny trening mięśnia brzuchatego i płaszczkowatego oraz inne ćwiczenia, które zaraz Ci pokażę. Jak rozluźnić mięsień trójgłowy łydki? Usiądź sobie, Magda. Obie łydki na roller. Teraz podnieś się na rękach i powoli przejeżdżasz przez całą łydkę. Powoli znajdujesz najbardziej bolesny punkt i albo zostajesz w miejscu, albo delikatnym ruchem przód i tył. Jeżeli nie czujesz bólu i chcesz zwiększyć nacisk, połóż sobie prawą nogę na lewą i w ten sposób nacisk jest większy. Wykonuj ćwiczenie, aż poczujesz, że mięsień staje się bardziej luźny i zmniejsza się ból. Teraz przedstawię protokół Alfredsona polegający na ekscentryce mięśnia brzuchatego i mięśnia płaszczkowatego. Magda będzie wchodzić na 2 nogach, na 2 stopach do góry na palce. Wejdź na palce. Teraz cały czas stojąc na lewej stopie, unieś prawą i powoli opuść się na lewej. Super, znowu dokładasz prawą. Podnosisz się na palce i opuszczasz na lewej. Super. To ćwiczenie powtarzamy 15 razy, 3 serie, między seriami 30 sekund przerwy. Kolejne jest na mięsień płaszczkowaty. Poproszę Cię, Magda, żebyś ugięła kolana. Teraz przy ugiętych kolanach wchodzisz na palce na 2 stopach. Tak jak poprzednio, zostajesz na lewej, podnosisz prawą i powoli opuszczasz się. Powtarzaj te 2 ćwiczenia 2 razy dziennie przez 3 miesiące. Ostatnie ćwiczenie polega na rozluźnieniu rozcięgna podeszwowego. Możesz użyć do tego piłeczki gumowej, piłeczki do tenisa, do lacrosse. My użyjemy tutaj gumowej. Włóż piłeczkę pod podeszwę stopy. I zasady jak przy rolowaniu, powoli przejeżdżamy przez samą podeszwę stopy i znajdujemy punkt najbardziej bolesny. W tym punkcie zatrzymujemy się i albo utrzymujemy nacisk, albo delikatnym ruchem przód i tył. Aż do rozluźnienia, albo jak poczujemy, że przechodzi ból.